Cześć, nazywam się Marcin Dąbkowski, wciąż jestem na Gamescomie, a to co za mną widzicie to stoisko Asus Republic of Gamers. Odwiedzający mogą wpaść tutaj, aby zobaczyć najnowsze karty graficzne i płyty główne brandowane marką Republic of Gamers, mogą zagrać w Counter-Strike'a, mogą też spotkać gwiazdy e-sportu. My jednak pojawiliśmy się tutaj w zupełnie innym celu. Otóż Asus prezentuje tutaj swojego najnowszego laptopa z serii ROG, model G752VS, wyposażony w kartę graficzną GeForce GTX 1070. Zdaniem NVIDII jest to mocarny chipset, który na krok nie ustępuje swoim pecetowym odpowiednikom. Asus ROG G752VS został wyposażony, jak już wspominałem, w najnowszą kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 1070, która zapewnia parametry do 80% wyższe od wcześniejszych generacji. Na jego pokładzie znajdziemy także odblokowany procesor Intel Core i7 szóstej generacji oraz aż do 64 GB pamięci RAM DDR4. Panel z niezwykle szybkim odświeżaniem 120 Hz i szerokimi kątami widzenia 178 stopni gwarantuje wysoką jakość i kontrast obrazu bez względu na to, czy siedzimy na wprost, czy też patrzymy na ekran z boku. Podczas wizyty na tym stoisku nauczyłem się dwóch rzeczy. Po pierwsze, istnieją laptopy, które są w stanie uruchamiać najnowsze gry w najwyższych detalach i w rozdzielczości Full HD. Po drugie, nawet na tak mocnym sprzęcie nie jestem w stanie wygrać w FIFA. I to w sytuacji, kiedy nikt nie trzyma drugiego pada. Trzymajcie się, cześć!